Wykład 14. Choroby serca i arterioskleroza. Heart diseases and atherosclerosis. Dzisiaj będziemy mówić na temat chorób serca i arteriosklerozy. We need to have a good circulation. Potrzebne jest nam prawidłowe krążenie krwi. If your circulation is inefficient, jeśli wasza krew krąży w nieprawidłowy sposób, then you'll definitely have a poor health. Wtedy na pewno będziecie cierpieć z powodu złego stanu zdrowia. Like a nation to be prosper. Podobnie, aby cały naród prosperował należycie. You have to be good road system. Musicie posiadać taki dobry system dróg. And so all the goods has to circulate very fast. Tak, aby wszystkie samochody mogły poruszać się z odpowiednią prędkością. In our body we have to have a good circulation. Podobnie w naszym ciele musimy mieć dobre krążenie krwi. While open blood vessels, gdy otworzycie naczynie krwionośne, and blood must freely circulate. To zobaczycie tam krew. Krew, która musi krążyć bardzo dobrze, szybko. Since our body is a temple of God, a ponieważ nasze ciało jest świątynią Bożą, Satan is really focusing on destroying this temple. Szatan robi wszystko, aby zniszczyć tę świątynię. Especially by clogging the circulation. A w szczególności przez takie upośledzenie tego krążenia. This atherosclerosis, the accumulation of cholesterol in the blood vessel, become international problem. Arterioskleroza związana z odkładaniem się cholesterolu jest problemem międzynarodowym. And cholesterol is a purely animal product. Cholesterol występuje wyłącznie w produktach pochodzenia zwierzęcego. As long as you are on pure vegetarian diet, jeśli znajdujecie się na wyłącznie diecie roślinnej, there's no cholesterol in vegetarian food. To bardzo dobrze, dlatego że w pożywieniu wegetariańskim nie ma w ogóle cholesterolu. Cholesterol is a very important substance in our body. Cholesterol jest niezwykle ważną substancją w naszym organizmie. Cholesterol is every day your body can produce cholesterol. Każdego dnia wasz organizm sam potrafi wytwarzać cholesterol. So even though you are vegetarian, tak więc nawet jeśli jesteście wegetarianami, and you are not eating any cholesterol, i nie spożywacie żadnych produktów z cholesterolem, your body will produce cholesterol as much as it need. To wasze ciało i tak wytworzy odpowiednie ilości cholesterolu. In your body there are genes to produce cholesterol. W waszym ciele są geny, które zajmują się wytwarzaniem cholesterolu. Cholesterol is very important. A cholesterol jest bardzo ważny. If your body do not produce enough cholesterol, gdyby wasz organizm nie wytwarzał dostatecznych jego ilości, you can be in serious health problem. To mielibyście poważne problemy zdrowotne. Because cholesterol is the one of the most important component of cell membrane. Dlatego że cholesterol jest jednym z najważniejszych składników błony komórkowej. See, our body is made of all different kinds of cells. Nasze ciało składa się z różnego rodzaju komórek. So we have many cells. Mamy więc wielką ilość różnych komórek. All this cell membrane contains cholesterol. I każda błona komórkowa zawiera cholesterol. So if you don't have enough cholesterol producing in your body, więc jeśli macie w organizmie niedostateczną ilość wytwarzanego cholesterolu, you cannot make new cells. To nie jesteście w stanie stworzyć nowych komórek. That means you'll have some problem in the cell division. Dlatego że pojawiają się problemy z podziałem komórkowym. And multiplication and growth. Z rozmnażaniem i wzrostem. Cholesterol is important. Tak więc cholesterol jest naprawdę ważny. And we know the hormone called the cortisone hormone. Znamy hormon zwany kortyzonem. You know, normally we call them stress hormone. Normalnie zwykle mówimy o tym hormonie, hormon stresu. That hormone cortisone is extremely important. I kortyzon jest niezwykle ważnym hormonem. This hormone sort of makes your cell function smoothly. I ten hormon sprawia, że wasze komórki znacznie lepiej funkcjonują. So when you're under the stress, tak więc gdy znajdujecie się pod wpływem stresu, your cell has to overwork. Wasza komórka musi pracować ponad miarę. That's why we produce, because of this need, we produce more cortisone hormone. I to właśnie dlatego, że jest potrzeba, wytwarzamy więcej kortyzonu. So it can force your cell overwork. Tak aby on zmuszał komórkę do przepracowywania się.
If your cell overworking, continuously overworking under the stress, komórka stale jest przepracowana w wyniku stresu, cells will die earlier. To wtedy wcześniej umiera. So you get older fast. I starzejecie się wówczas szybko. So vegetarians need cholesterol. Tak więc wegetarianie potrzebują cholesterolu. Do you need to eat some cholesterol? Czy wy musicie zatem spożywać cholesterol? Not really. Nie. Your liver cells will produce sufficient amount of. Dlatego, że wasza wątroba wytwarza cholesterol w dostatecznych ilościach. I think the reason why cholesterol is accumulating on your blood vessel is. Myślę, że powód, dla którego cholesterol gromadzi się wewnątrz naczyń krwionośnych. Since this cholesterol is so important. Sprowadza się do tego, że ponieważ ten cholesterol jest tak ważny. Your body really wants to save cholesterol. To wasze ciało naprawdę dąży do tego, aby oszczędzać cholesterol. Because you cannot waste cholesterol. Dlatego, że nie możecie tego cholesterolu marnotrawić. Well, cholesterol is used to make cortisone hormones. Dlatego, że cholesterol jest wykorzystywany do wytwarzania kortyzonu. And cortisone is, cholesterol is also used to make sex hormones. I wykorzystywany jest również do produkcji hormonów płciowych. Female sex hormone and male sex hormone. Żeńskich i męskich. And sex hormones are doing really important job in the body. A hormony płciowe wykonują bardzo ważną, mają bardzo ważne zadanie w organizmie. Sex hormone does not just get involved in sexual activity. Hormony płciowe nie są jedynie zaangażowane w jakieś czynności, zaangażowane we współżycie seksualne. It really contribute to the general health. Ale mają duży związek z ogólnym stanem zdrowia. So for a woman to be healthy, tak więc, aby kobieta mogła być zdrowa, she must produce normal amount of female sex hormone called estrogen. Musi wytwarzać odpowiednie ilości żeńskich hormonów płciowych. No matter how healthy you may be, bez względu na to, jak zdrowi będziecie, if your body does not produce enough estrogen, to jeśli wasze ciało nie wytwarza dostatecznych ilości estrogenu, you cannot be healthy. To nie możecie być zdrowe. Male same way. Podobnie jest w przypadku mężczyzn. You have to have a normal amount of male sex hormone. Musicie mieć odpowiednie ilości testosteronu, męskiego hormonu płciowego. If a man do not produce enough testosterone, jeśli mężczyzna nie wytwarza odpowiednich ilości testosteronu, then you can't have a muscle maintained. Wtedy siła mięśni nie jest taka, jak powinna być. And also there are many problems. I pojawia się wiele innych problemów. So sex hormones are very important. Tak więc hormony płciowe są niezwykle ważne. And cholesterol also makes sex hormone. I te hormony płciowe również wytwarzane są między innymi z cholesterolu. Since cholesterol is so important, a ponieważ cholesterol jest aż tak ważny, and you cannot have it from the vegetarian food, i nie możecie otrzymywać go z pokarmów wegetariańskich, just like a cows, no tak jak krowy, they're pure vegetarian, one są ścisłymi wegetariankami, and they don't eat any cholesterol, i nie spożywają żadnych pokarmów z cholesterolem. And their liver have to make cholesterol as much as this cow needs. I ich wątroba musi wytworzyć tyle cholesterolu, ile taka krowa potrzebuje. So cholesterol should never be wasted. Tak, że cholesterol nigdy nie jest marnotrawiony. Okay. Cholesterol will be produced by the body. Cholesterol będzie wytwarzany przez ich ciało. And as much as body needs. Ale tylko w takich ilościach, w jakich ten cholesterol jest potrzebny. So our body did not need. Tak some kind of a gene, nasze ciało nie potrzebuje jakiegoś genu, to destroy the cholesterol, który miałby likwidować cholesterol, excess cholesterol, nadmiar tego cholesterolu. So that's why our body seems to be accumulating cholesterol. I dlatego nasze ciało wydaje się gromadzić nadmierne ilości cholesterolu. When you produce too much cholesterol. Wtedy, gdy wytwarzacie za dużo cholesterolu. Or when you ate too much animal product. Albo gdy spożywacie zbyt duże ilości produktów zwierzęcych. In all animal product. We wszystkich pokarmach pochodzenia zwierzęcego, whether it's a fish or chicken, czy to jest ryba, czy kurczak, or pork, czy wieprzowina, horse meat, beef, czy wołowina, it doesn't matter. To nie ma znaczenia. As long as it is coming from the animal product. Bo jeśli tylko pochodzi ten pokarm od produktów zwierzęcych, there are cholesterol. To tam znajduje się cholesterol. Some people think fish has no cholesterol.
Niektórym ludziom wydaje się, że ryby nie mają cholesterolu. And that's misunderstanding. Ale jest tutaj jakieś nieporozumienie. There's no exception. Nie ma żadnego wyjątku. All animal product has a cholesterol. Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego zawierają cholesterol. Fish may have a little bit less cholesterol than chicken. Oczywiście ryba może mieć nieco mniej cholesterolu niż kurczak. And chicken has a little less cholesterol than beef. A kurczak nieco mniej niż wołowina. But basically same cholesterol. Ale tak naprawdę to jest ten sam cholesterol. And when this cholesterol, if you put into your body too much, jeśli ten cholesterol dostanie się do waszego organizmu w zbyt dużych ilościach, then it can accumulate on your blood vessel. To wtedy może gromadzić się wewnątrz waszych naczyń krwionośnych. When cholesterol is accumulated on your blood vessel, a gdy cholesterol gromadzi się wewnątrz waszych naczyń krwionośnych, your blood vessel become narrowed, to przestrzeń wewnątrz tego naczynia krwionośnego zwęża się and hardened. I ściany stają się coraz twardsze. And this hardening of blood vessel we call the sclerosis. I to stwardnienie tych naczyń krwionośnych nazywamy sklerozą. Sclerosis means hardening. Skleroza właśnie ma takie znaczenie. Normally your blood vessel is very smooth. W normalnych warunkach naczynia krwionośne są bardzo gładkie. And your blood vessel is stretchable. I wtedy to naczynie krwionośne jest elastyczne, może się rozszerzać. It's very flexible. Bardzo elastyczne jest to naczynie. And but when you have too much cholesterol, ale gdy macie za dużo cholesterolu, it accumulates on your blood vessel, to wtedy w naczyniach krwionośnych może on gromadzić się w zbyt dużych ilościach. Then blood vessel is hardened, i ściany tego naczynia krwionośnego są twardsze. It loses its elasticity, i te ściany tracą elastyczność. And it become narrow. I dochodzi do zwężenia tego naczynia krwionośnego. Krążenie krwi może być upośledzone. Tak więc w zależności od tego, w którym miejscu dochodzi do zwężenia tego naczynia krwionośnego, może dochodzić do różnych objawów. To jest serce. And this is, these are the blood vessels. A tutaj widzimy naczynia krwionośne. This is the biggest blood vessel we call the aorta. To jest największe naczynie krwionośne, czyli tętnica główna, aorta. Yeah, blood is just going out to the body from the heart. Poprzez tę tętnicę naczynie odpływa z serca. And here's the branches coming out from this aorta. A od tej aorty odchodzą takie odgałęzienia. And this branch we call coronary artery. I to główne odgałęzienie to jest tętnica wieńcowa. And this coronary artery supplies the oxygen and nutrients to the heart muscle cell. I te naczynia wieńcowe dostarczają dla mięśnia sercowego składniki odżywcze. When you do this regular exercise we're doing today. Gdy wykonujecie ćwiczenia fizyczne, jakie na przykład dzisiaj wykonywaliśmy i czynicie to codziennie, it really helps this blood vessels branch out inside the muscle. To wtedy pomagacie tym tętnicom wieńcowym, aby pojawiało się tam więcej takich odgałęzień. Okay, we jogged around just a little bit. Biegaliśmy dzisiaj trochę dookoła. It took about 5 minutes. Jakieś 5 minut. It makes such a difference. I to spowodowało wielką różnicę. People usually say. Zwykle ludzie mówią. Well, how much calorie we consume? Zastanawiają się, ile kalorii spaliliśmy. Maybe 10 calories. Może 10 kalorii. It's not that significant. To nie ma aż takiego znaczenia w tym przypadku. But what's the significance? Ale co ma znaczenie? It is the meaning. Znaczenie ma to, jaki ma sens to ćwiczenie. Because by just jogging around for 5 minutes. Dlatego, że biegaliśmy sobie po prostu przez 5 minut. How do you feel? Jak się poczuliście w wyniku tego? Oh, it's good. To jest dobre. Dobrze się czuję. God is recommending that, see, by producing endorphin. I to jest bardzo dobre, dlatego że wytwarzana jest endorfina. Why? Because this kind of exercise is such a good message to the genes. Dlatego, że tego typu ćwiczenia sprawiają, że geny otrzymują takie wspaniałe przesłanie. It may not help you to lose weight. Może akurat w wyniku takich ćwiczeń nie stracicie jeszcze nadwagi. But it is wonderful way to maintain your health. Ale jest to wspaniały sposób, aby zachować stan waszego zdrowia na odpowiednim poziomie. So if you don't have time to do the exercise. Tak więc jeśli nie macie czasu za bardzo na wykonywanie ćwiczeń.
Make sure that you can have a seat. I do very often in the airport. To wykorzystujcie czas, tak jak ja na przykład na lotnisku. I have to spend a lot of time in the airport. Ja dużo czasu muszę spędzać na lotnisku. I always do my exercise. Ale zawsze wykonuję moje ćwiczenia fizyczne. Stretching, rozciąganie, czy chodzę sobie tam i z powrotem, biegam lekko. Even 10 minutes. Nawet 10 minut. My gene says. I wtedy mój gen mówi. I think Sangli is alive. Ja myślę, że Sangli dalej żyje. He loved to be alive. On kocha żyć. So let's be alive. Więc my też żyjmy. So this is great message. To jest wspaniałe przesłanie. If you say, no, a jeśli powiecie, nie, I don't wanna do exercise. Nie chcę ćwiczyć. Well, I think next month I will begin to do this. Myślę, że następnego miesiąca zacznę ćwiczyć. Even though you will do the next month. To nawet jeśli będziecie to robić w przyszłym miesiącu. You know what all your genes think? To wiecie, co wasze geny będą myśleć? This guy don't want to do that. Ten człowiek, on nie chce ćwiczyć. Nigdy nie zacznie ćwiczyć. This guy does not want to have a good circulation. I taki człowiek nie chce mieć dobrego krążenia krwi. To do the exercise, you have a good active circulation. Dlatego, że aby krążyć, aby ćwiczyć fizycznie, potrzebne jest właściwe krążenie krwi. That's only 3 minutes of stretching. Nawet takie 3 minuty ćwiczeń rozciągających. Just if you don't have time. Jeśli nie macie czasu. In your kitchen. W waszej kuchni. In your office. W waszym biurze. Sometimes you stand up. Czasami możecie po prostu wstać. You can still look at your computer. I możecie nadal patrzeć na wasz komputer. You can do this. I po prostu biegać sobie w miejscu. Or you can do this. Albo możecie wykonywać krążenie ramion. Then your gene says, i wtedy wasz gen powie, this person wants to be alive. O, ten człowiek jeszcze żyje. So, it is very important to maintain. Chce żyć. Maintain the life message for your gene. Tak więc jest bardzo ważne, aby nadal zachowywać to poselstwo życia w odniesieniu do waszych genów. You don't do this kind of exercise all day long. Oczywiście nie musicie wykonywać tych ćwiczeń przez cały dzień. Finally you say. Ale jeśli nie będziecie ćwiczyć, to w końcu powiecie. Okay. O, dobrze. I didn't do any exercise today. Nie wykonywałem dzisiaj żadnych ćwiczeń. Okay, do I have some time to do the exercise? Czy mam trochę czasu, żeby poćwiczyć? I have about half an hour. Myślę, że mam jakieś pół godziny. I have to do the exercise. Muszę ćwiczyć. Then you begin to do the exercise. I wtedy zaczynacie wykonywać ćwiczenia. As if it is your duty to do it. Tak, jakby to był wasz obowiązek. Then your gene says, wtedy wasz gen mówi, he's not enjoying. On nie cieszy się z powodu tych ćwiczeń. So really does not respond very well. I wtedy ten gen nie reaguje tak, jak powinien. So, your exercise has to be a part of your everyday life. Tak więc wasze ćwiczenia powinny być częścią waszego codziennego życia. I recommend you. Ja chciałbym wam zarekomendować, don't even call it exercise. Abyście nawet nie nazywali tego ćwiczeniami. It's your life. To jest wasze życie. When I was in Weimar Institute. Gdy ja przebywałem w Instytucie Weimar. Well, used to teach. At least you work 3 miles a day. To zwykle nauczałem osoby, które tam przyjeżdżały, aby spacerowały przynajmniej 3 godziny dziennie. 3 miles is about 4.5 kilometers. Przepraszam, 3 mile dziennie. So about 4.5 kilometers. Jakieś 4.5 kilometra. And it takes about an hour. A to zajmuje jakąś godzinę. So whole steps supposed to work at least 1 hour. Tak więc wszyscy powinni wtedy spacerować przynajmniej godzinę dziennie. So steps walk in the morning. Tak więc spacerowały te osoby w ciągu lunch, rano, po obiedzie również, after supper, you know. Po kolacji. So this is our greeting when we meet together while we're walking. I gdy spacerując spotykaliśmy się podczas takiego spaceru. Many staff member says. Wtedy te osoby, współpracownicy, obsługa i pacjenci. They say each other. Jedna osoba wtedy mówiła do drugiej. Are you putting your mileage in? Czy ty dokładasz tego kilometrażu, tak? As if it is their duty. Tak jakby to było obowiązkiem. I have to put my 3 miles today. Ja muszę dzisiaj przejść 3 mile. Every day I have to put 3 miles. Każdego dnia muszę spacerować 3 mile.
I hate it. I nienawidzę tego. I said, I don't want to hear that. Więc powiedziałem, ja nie chcę słuchać don't czegoś takiego. Don't tell me that I am putting 3 miles in. Nie mówcie mi, że ja muszę maszerować aż 3 mile. You know what I said? Wiecie, co wtedy mówię? Mówiłem? Enjoy walking with the Lord. Cieszcie się spacerami, chodzeniem z Bogiem. Enjoy the nature. Cieszcie się przyrodą. For 1 hour. Przez 1 godzinę. So if we call it exercise. Bo gdy będziemy mówić o tym ćwiczenia fizyczne. Isn't that so factual? To czy nie brzmi to w taki faktyczny sposób? It is the intellectualist's joy to make all truth into fact. To intelektualista cieszy się wtedy, gdy może przekształcić prawdę na fakt. All these intellectual people. Wszyscy ci intelektualiści. Love to convert the truth into the fact. Uwielbiają zamieniać prawdę w fakt. So therefore, all these non-intellectual people. I dlatego ci wszyscy ludzie, którzy nie są intelektualistami. Envies what intellectual people do. Oni zazdroszczą tym intelektualistom tego, co oni czynią. So by doing so. Dlatego, że przez czynienie tego. They can also look like intellectuals. Oni również mogą wyglądać jak intelektualiści. That's a satanic deception. A to jest zwiedzenie szatańskie. Trying to be truthful. Starajcie się postępować zgodnie z prawdą. Trying to make everything more beautiful. Róbcie wszystko, aby było jak najwięcej piękna w waszym życiu. This is what Jesus says, be like a child. To dlatego Jezus powiedział, bądźcie jak dzieci. You don't put the mileage in. Nie dodajcie tego kilometrażu. Kilometraż. Okay. So it is not your duty. Tak więc nie jest to waszym obowiązkiem. It is your life. Ale jest to wasze życie. It is your joy. Radość. Then your gene go along with you. I wtedy wasz gen będzie z wami współpracował. So this we call coronary artery. Tak więc nazywamy te naczynia krwionośne naczyniami wieńcowymi. When this coronary artery become hardened and clogged with the cholesterol. Gdy to naczynie wieńcowe zostaje zaczopowane cholesterolem, jest twarde. Then you have a pain in the chest. To wtedy pojawia się ból w okolicach klatki piersiowej. When your cells require the oxygen. Gdy wasze komórki potrzebują tlenu, then they are not getting enough oxygen because of blood vessels are clogged. To wtedy mogą otrzymywać niedostateczne jego ilości, dlatego że naczynie krwionośne jest zwężone z powodu cholesterolu. First sign is pain. I gdy do tego dochodzi, to pierwszym objawem jest ból. You can have bad headache. Może dochodzić do bólów głowy, you can have bad chest ache, albo bólów w okolicach klatki piersiowej. Also, the blood vessel going to your intestine is clogged. Również naczynia krwionośne, które dostają się do jelit, również mogą być zaczopowane. Then those people have a stomach ache whenever they after they eat. I wtedy może dochodzić do bólów po posiłkach. Because after eating, especially the big meal. A szczególnie po takich obfitych posiłkach. Intestine has to work hard to digest. Wtedy jelita muszą pracować ciężko, aby trawić ten pokarm. And whenever it works harder, it requires more oxygen. A kiedykolwiek one pracują ciężko, wówczas potrzeba jest dużych ilości tlenu. But blood vessel is clogged and not enough sufficient blood is coming. Ale niestety naczynie krwionośne nie jest dostatecznie drożne i niewystarczająca ilość tlenu dociera do tego miejsca. I wtedy taki człowiek mówi: And let's say your blood vessel is clogged, the blood vessel which goes to your leg. I powiedzmy, że naczynie krwionośne, które biegnie wzdłuż waszej nogi, jest również zaczopowane cholesterolem. When you're sitting down like this and listening to the lecture, you don't have any problem. I gdy siedzicie sobie słuchając wykładu, nie odczuwacie żadnych dolegliwości. Then when you begin to jog, ale gdy zaczynacie poruszać się, biegać, wtedy odczuwacie ból nogi. So you rest for a while. Więc odpoczywacie przez chwilę. Then it goes away. I wtedy znów staracie się poruszać. Then you begin to jog. I wtedy znów zaczynacie biec, ale znów odczuwacie ból. If you walk slowly, a gdy idziecie powoli, you'll be okay. To wtedy nie będzie większych problemów. So, this kind of symptoms happens. Tak więc tego typu symptomy mogą się pojawiać. Sometimes people have a blood vessel clogged here.
Czasami naczynie krwionośne może być zablokowane w okolicach szyi. And not enough blood is going up to the brain. A wtedy niedostateczna ilość krwi, tlenu dociera do mózgu. And they get dizzy, they get headaches. I te osoby mają zawroty głowy i bóle głowy. Well, not all the headache is coming from the atherosclerosis. Oczywiście nie wszystkie bóle głowy pojawiają się w wyniku arteriosklerozy. Headaches are caused by so many different reasons. Przyczyn bólów głowy może być naprawdę bardzo dużo. So the clogging of artery by the cholesterol is bad. Tak więc zaczopowanie naczyń krwionośnych przez cholesterol może być naprawdę czymś złym. But when you are pure vegetarian, ale jeśli jesteście ścisłymi wegetarianami, you are not going to have clogging of artery at all. To myślicie, że nigdy nie dojdzie w waszym przypadku do zamknięcia światła naczynia krwionośnego w wyniku cholesterolu? Because you never eat gromadzenia się cholesterolu, dlatego że nigdy nie spożywacie pokarmów, które go zawierają? That's not true. To nie jest zgodne z prawdą. Because you can make cholesterol. Dlatego że pomimo tego możecie wytwarzać cholesterol. Especially when. A szczególnie kiedy? W wyniku stresu. So this emotional stress, tak więc ten emocjonalny stres stimulate cholesterol production. Stymuluje organizm do wytwarzania cholesterolu. Why? Dlaczego? Because it has to make more stress hormone. Dlatego, że potrzeba więcej hormonu stresu. Also at the same time, when you have too much stress, a jeśli w tym samym czasie przeżywacie zbyt ciężkie stresy, you produce too much oxygen-free radical, to wtedy w waszym organizmie wytwarzane są zbyt duże ilości wolnych rodników tlenowych. And oxygen-free radical destroys many cells. I te wolne rodniki niszczą dużą ilość komórek. So you have to regenerate new cells. I musicie zregenerować albo wytworzyć raczej nowe komórki. So producing new cells requires some more cholesterol. A do tego potrzebna jest duża ilość cholesterolu. So, even though you're pure vegetarian, tak więc nawet jeśli jesteście ścisłymi wegetarianami, when you're under so much guilt, to jeśli odczuwacie poczucie winy, anger, złość, you can have high cholesterol. To również możecie mieć dużo cholesterolu. So cholesterol you can produce. Tak więc wy też możecie wytwarzać cholesterol. I think women experience quite often when myślę, they're że kobiety w młodszym wieku często doświadczają czegoś takiego. The woman has a regular menstruation. Taka kobieta ma na przykład regularne miesiączki. And that means the estrogen and progesterone female sex hormone cycle is very regular. To oznacza, że hormony są wytwarzane w sposób taki właściwy, regularny, mam na myśli estrogen i progesteron. But this woman, young woman is under the stress. Ale kiedy ta kobieta przeżywa stresy, what happened? To co się dzieje? Yeah, no menstruation. Nie ma wtedy żadnej menstruacji. It become irregular. Albo jest ona nieregularna. Why? Dlaczego? Because when woman is under the stress, dlatego, że kiedy kobieta przeżywa stres, they produce too much cortisol, to wtedy wytwarzane są za duże ilości kortyzonu to handle the stressful situation, po to, żeby radzić sobie lepiej ze stresem. So they cannot provide enough cholesterol to produce estrogen. I dlatego nie jest w stanie dostarczyć odpowiednich ilości cholesterolu do produkcji estrogenu. Male, same way. Podobnie może być w przypadku mężczyzn. When man is under the severe stress, gdy mężczyzna przeżywa stres, and man loses libido, to wtedy traci sexual drive, pociąg seksualny. Why? Dlaczego? Because of stress, z powodu stresu. Man has to produce too much cortisone. Mężczyzna musi wytwarzać zbyt dużą ilość kortyzonu. So they cannot produce sufficient amount of testosterone. Także nie jest w stanie wytworzyć odpowiednich ilości testosteronu. And the stress has a lot to do with the sex life. Stres ma zatem bardzo duży związek z życiem seksualnym. So that's why especially when you're mad at each other. I to dlatego, gdy niektóre osoby odczuwają do siebie niechęć, są wściekłe na siebie nawzajem, odczuwają do siebie taką niechęć, złość, to wtedy w takim małżeństwie pojawia się zachwianie takiego życia seksualnego. Tak więc to wszystko ma ze sobą związek. Pozwólcie, że pokażę wam, w jaki sposób dochodzi do gromadzenia się tego cholesterolu.
Before that, let me show you this picture. Ale zanim to zrobię, chciałbym pokazać wam jeszcze pewien rysunek. This is a blood vessel, the artery. To jest tętnica. See, this artery has three different layers. Ta tętnica posiada takie trzy warstwy. And also this, all these different layers are also supplied by the tiny blood vessels. I te trzy warstwy ścian tętnicy również są odżywiane przez małe naczynia krwionośne, które dostarczają składników odżywczych. This yellow things are the nerves. A te żółte naczynia, te żółte fragmenty to są właśnie nerwy. So look at this. When this very small blood vessel here is clogged, gdy w tym miejscu jakieś małe naczynie krwionośne będzie zablokowane, then these layers of the big blood vessel do not get enough supply of oxygen and nutrient, to wtedy te warstwy ściany tętnicy nie otrzymają należytych ilości składników odżywczych. And this part can be destroyed. I ta część obumrze. So, such a small blood vessel is very important for big blood vessels. Tak więc nawet stan takiego małego naczynia krwionośnego ma duże znaczenie dla dużego naczynia. This small blood vessel can be very easily clogged. I to małe naczynie krwionośne z łatwością może zostać zaczopowane. When you have a high fat diet. Gdy wasza dieta jest wysokotłuszczowa. That's why this high fat diet is really problem. To właśnie dlatego ta dieta może stanowić poważny problem. That's why when you look at Leviticus, gdy czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej, let's look at Leviticus chapter 3, rozdział 3, chapter 13, verse 15, and look at the verse 17. Popatrzcie na wiersz 17. Ustawą wieczystą dla pokoleń waszych we wszystkich siedzibach waszych będzie to, że żadnego tłuszczu i żadnej krwi spożywać nie będziecie. Okay, not to eat fat. Nie powinniśmy jeść tłuszczu. So, wherever you have too much fat. Tak więc kiedykolwiek spożywacie za dużo tłuszczu. Well, having a little bit of margarine is okay. Oczywiście, jeżeli spożywacie margarynę w umiarkowanych ilościach, to nie widzę tutaj żadnego problemu. Are we having margarine or butter here? Czy preferujecie tutaj margarynę czy masło krowie? So margarine is a plant. Tak więc margaryna jest pochodzenia roślinnego. And butter comes from cow. A masło pochodzi od krów. So margarine is legal. Tak więc margaryna jest taka zgodna z prawem, możemy powiedzieć. The butter is illegal. A spożywanie masła krowiego jest niezgodne z przekazaniami. Jest nielegalnym spożywaniem. Nigdy nie patrzcie na nasze poselstwo zdrowia w ten sposób. Our health message does not teach you to be forced vegetarian. Nasze poselstwo zdrowia nie naucza nikogo, że jest przymuszany do tego, aby był wegetarianinem. Our health message wants you to eat like a giraffe. Nasze poselstwo zdrowia sprowadza się do tego, że powinniśmy mieć pragnienie, aby odżywiać się tak jak żyrafa. According to the need. Według potrzeb. According to the God's need. Według Bożej potrzeby. Not according to the your own need. A nie waszych własnych potrzeb. Because when you have too much fat. A ponieważ może się zdarzyć, że będziecie mieli za dużo tłuszczu w organizmie. Fat makes your blood very greasy. To ten tłuszcz sprawi, że wasza krew będzie zagęszczona, tłusta. And sticky. I będzie się zlepiać. Therefore it is hard to push blood for the good circulation. I dlatego to krążenie może być z tego powodu bardzo upośledzone. At same time, a w tym samym czasie this high fat can make your red blood cells very stick each other and they stuck together. Ta duża ilość tłuszczu może sprawić, że krwinki czerwone będą zlepiać się nawzajem. Then there is a clump of the red blood cell develops. I wtedy pojawi się coś takiego jak wskrzep. When this clump develops, it is hard to pass through this narrow tiny blood vessel. A gdy pojawi się taki skrzep, to wtedy krew nie może przemieszczać się często przez naczynie krwionośne. So that's why watch out margarine too. Tak więc uważajcie, aby nie spożywać też i za dużo margaryny. I'm not saying that don't touch margarine ever. Nie chciałbym powiedzieć, nie dotykajcie w ogóle margaryny. And don't think that margarine is better than butter. I nie myślcie też, że margaryna jest lepsza od masła krowiego. In terms of cholesterol, jeśli chodzi o cholesterol, margarine has no cholesterol. Margaryna oczywiście nie ma cholesterolu. Butter has cholesterol.
Masło krowie zawiera cholesterol. Okay. That's true. I to prawda. But is margarine is not harmful at all? Ale czy margaryna nie może wyrządzić wam żadnej krzywdy? In terms of making your blood thick, jeśli chodzi o zagęszczenie waszej krwi, doesn't make that much difference between margarine and butter. To pod tym względem nie ma aż takiej różnicy pomiędzy margaryną a masłem krowim. So butter has some cholesterol. Masło posiada oczywiście cholesterol. Margarine doesn't. Margaryna nie ma. But margarine has something very bad too. Ale margaryna również zawiera coś bardzo złego. The margarine is from the plant oil. Margaryna jest wytwarzana z olejów roślinnych. And butter is sort of it's not the fluid. A masło posiada taką stałą konsystencję. Why the butter is actually we call the saturated fat. W maśle krowim znajduje się nasycony tłuszcz. Saturated fat. Nasycony. Most animal fat are saturated. Większość tłuszczów zwierzęcych to tłuszcze nasycone. The plant fat are usually in oil form, in a liquid form. A tłuszcze roślinne występują zwykle w postaci płynnej, oleistej. Because they are not chemically saturated by the hydrogen. Dlatego, że pod względem chemicznym nie są nasycone przez wodór. So you cannot really have margarine if you don't do anything to the plant's oil. Tak więc tak naprawdę nie uzyskacie czegoś takiego jak margaryna, jeśli nie uczynicie czegoś z tym olejem roślinnym. So what the people do to the oil is? Tak więc producent musi zrobić coś z tym olejem, żeby uzyskać margarynę. They force more hydrogen to the oil. Musi dodać więcej wodoru do tego oleju. And heat them. Następnie podgrzewa to. And this vegetable oil can absorb some more hydrogen. I ten roślinny olej wchłania więcej wodoru. So we call it the saturation process. Nazywamy to procesem uwodornienia. Or we call it the hydrogenation process. Proces uwodornienia. In that process, albo uwodorowania. This good w tym procesie good vegetable oil changes its structure. Ten dobry roślinny olej zmienia swoją strukturę. Originally, pierwotnie the structure is in this form. Budowa tego wygląda w ten sposób. But when you heat ma taką formę. And hydrogenate them, ale gdy będziecie to podgrzewać, and this healthy structure twists. To wtedy ta zdrowa struktura zmienia się, wykręca. And this twisted structure of the vegetable oil is bad for you. I ta wykręcona struktura w wyniku uwodorowania staje się czymś bardzo złym dla was. Okay. So this form we call cis form. I tą formę, tę postać nazywamy formą cis. Cis form. And cis. This twisted form we call it. To jest taka wykręcona postać. Transform. A to jest forma trans. So this twisted oil we call the trans oil. Tak więc ten taki wykręcony olej nazywamy olejem trans. And this trans oil is very harmful. I ten olej właśnie trans jest czymś bardzo szkodliwym. This can damage your blood vessels. Może uszkodzić wasze naczynia krwionośne. So when you have a fresh, healthy vegetable oil, it doesn't have a trans. Tak więc ten świeży roślinny olej nie posiada tej postaci trans. But when you go to McDonald's, ale gdy udacie się do McDonalda, they use oil to fry the French fry again and again. To tam ten olej jest ciągle poddawany wpływowi wysokiej temperatury. Ciągle jest podgrzewany. That's why our children eat so much trans oil. I to dlatego właśnie nasze dzieci spożywają wiele tych olejów typu trans. Like a ramen, cup ramen, you know, ramen. I saw ramen in the store the other day. Anyway, so please try to avoid. Tak więc proszę, próbujcie unikać fried food. Żywności smażonej. And I know the Polish people love to fry the potato. Right? A wiem, że Polacy uwielbiają smażone ziemniaki. And fried food is bad. Tak więc ta smażona żywność jest zła. So let me tell you, I knew this so bad, the fried food is so bad. Wiem, że ta żywność smażona jest naprawdę bardzo zła. And this trans oil is terrible. I te oleje typu trans są naprawdę czymś strasznym. In fact, I rather eat the butter, you know.
I faktycznie ja na przykład wybrałbym masło krowie than margarine personally. Niż margarynę, jeśli chodzi o mnie prywatnie. Margarine is not better than butter. Dlatego, że margaryna jest nie lepsza od masła. But I'm not saying if you eat margarine this lunchtime you're gonna be sinning, you know? Nie chciałbym przez to powiedzieć, że jeśli podczas śniadania będziecie jeść margarynę, to grzeszycie. Just a little bit. Trochę możecie użyć tej margaryny. Your body can handle it, yeah. I wtedy nie wyrządzicie sobie wielkiej krzywdy. Well, are you happy to hear this? Czy jesteście szczęśliwi słysząc to? If you're too happy, you have problem. Jeśli jesteście zbyt szczęśliwi, to macie problem teraz. It's really not the margarine. To tak naprawdę nie chodzi o, it's a relationship with God. Ma samą margarynę, ale o nasz związek z Bogiem. Oh, it damages a blood vessel. Brat pytał, jaką szkodę wyrządza nam ten olej trans. Okay. Brat odpowiada, że uszkadza nasze naczynia krwionośne. Why trans oil is so bad? Dlaczego ten olej jest tak zły? Well, let me put a little more explanation. Pozwólcie, że wyjaśnię wam jeszcze coś this więcej is, na this ten is temat. Cell membrane. To jest błona komórkowa. In the cell membrane we have a cholesterol. Wewnątrz tej błony komórkowej mamy cholesterol. And we have other substances. I wiele innych związków, między innymi białko. And this is nucleus. Tutaj mamy jądro. If you have a trans oil. Jeśli spożywacie oleje trans. So normally your cell membrane is very soft. W normalnych warunkach wasza błona komórkowa jest bardzo taka miękka. Jest elastyczna, też gładka. So cells can change its shape. Także z łatwością komórka może zmieniać according swój kształt to the environment, you know? Zgodnie ze swoim środowiskiem. Normally it's a round cell. W normalnych warunkach ta komórka ma taki okrągły but kształt. But when it is passing through the narrow blood vessel, ale jeśli ta komórka przechodzi przez wąskie naczynia krwionośne, to wtedy może się wydłużyć w ten sposób. Very flexible. Więc te komórki te są takie bardzo elastyczne. But when you eat ale gdy spożywacie too much trans oil, za dużo tych olejów trans, and the trans oil is absorbed into the membrane, to wtedy ten olej trans jest wchłonięty przez błonę komórkową and make your membrane stiff. I sprawia, że ta błona komórkowa jest sztywna. Membrane is very important for the function of the cell. A błona komórkowa odgrywa bardzo duże znaczenie w funkcjonowaniu komórki. Especially when this cell is happen to be T cell. A szczególnie wtedy, gdy ta komórka jest komórką T. T cell cannot fight. Komórka T nie jest w stanie wtedy walczyć. Because membrane becomes stiff. Dlatego, że błona komórkowa jest sztywna. It's not just T cell, your brain cell everywhere. I to nie chodzi o samą komórkę T, ale każda inna komórka. The cell membrane becomes stiff. Dlatego, że błona komórkowa jest sztywna. So I rather have some cholesterol, a little bit. Tak więc ja osobiście wybrałbym raczej trochę cholesterolu. Having little bit cholesterol does not really harm. Dlatego, że jeśli troszeczkę cholesterolu spożyję, to nie powinno mi to wyrządzić więcej. But I think harm of the trans oil is much bigger. Więc myślę, że krzywda, jaką może wyrządzić nam ten olej trans, jest większa. I'm not recommending you to have butter, you know? I nie myślcie, że ja zachęcam was do spożywania masła krowiego. Po prostu porównuję tylko jeden i drugi produkt. So, today teenagers are eating this trans oil constantly. Ale dzisiaj młodzież cały czas spożywa te oleje trans. Corn chip, potato chip, McDonald's, you know? Chipsy różnego rodzaju, kukurydziane, ziemniaczane, frytki. Constantly cały czas spożywają żywność tymi szkodliwymi olejami. My heart aches, you know? I serce aż boli mnie z tego powodu. Terrible thing they are doing. To oni odżywiają się w fatalny sposób. I think Satan is really promoting this. I myślę, że to szatan właśnie robi wszystko, aby taka żywność była popularna. See, whenever something is worldwide popular, tak więc, gdy cokolwiek jest popularne na całym świecie, Satan's most likely Satan's behind. To zwykle jest tak, że stoi za tym szatan. You know, it is so funny. I to jest tak zabawne. You know, coffee? Kawa? Americans drink very mild coffee. Amerykanie spożywają kawę. When I go to Italy, a gdy udaję się do Włoch, they drink espresso, right?
Wtedy oni piją kawę z ekspresu. You go to Brazil, they drink espresso. A gdy udacie się do Brazylii, to tam jest tak samo jak we Włoszech. But you know, now Americans drink espresso. Ale Amerykanie teraz też piją kawę z ekspresu. Espresso becomes so popular. I ta kawa stała się bardzo popularna, jest o wiele mocniejsza. Concentrated caffeine, isn't it? I dlatego, że ma bardzo duże stężenie kofeiny. What about in Warszawa? A co, jeśli chodzi o Warszawę? Espresso become popular? Tego typu kawa też jest popularna? No, this really... Satan is something else. Tak więc na pewno może stać za tym szatan. Anything bad becomes so popular. Wszystko, co jest bardzo złe, niezdrowe i staje się tak popularne. I'll talk about why, you know, coffee is so bad. Chciałbym wam powiedzieć, dlaczego kawa jest tak zła. I think coffee is very bad. Yeah. Uważam, że kawa jest bardzo niezdrowa. So, the caffeine all over the world. Tak więc kofeina jest rozpowszechniona na całym świecie. When I just became an Adventist, gdy zostałem adwentystą, I learned how bad is the trans oil. Dowiedziałem się, jak złe są te oleje trans. When I became an Adventist, i gdy zostałem już adwentystą, my ex-wife did not like the life in the Weimar Institute. Mojej żonie nie podobało się życie w Instytucie Weimar. So she just left. Tak więc ona zostawiła mnie, wyjechała stamtąd. Well, it was too much drastic. Dlatego, że change. Była to zbyt drastyczna zmiana. And my children hated mother. I moje dzieci odczuły nienawiść do because she matki, left them. Dlatego, że zostawiła ich. And my children hated me. I moje dzieci również znienawidziły mnie. Because I caused that problem. Dlatego, że ja spowodowałem cały ten problem. Because I became a Seventh-day Adventist. A to dlatego, że zostałem adwentystą dnia siódmego. Because I decided to come to work for Weimar. I postanowiłem udać się i pracować dla Instytutu Weimar. So my poor children hated both of us. Tak więc dwójka moich dzieci odczuwała nienawiść do mnie i do mojej byłej żony. They don't want to eat healthy. I nie chciały te dzieci odżywiać się zdrowo. You know why? Wiecie dlaczego? Because they hate daddy. Dlatego, że odczuwały nienawiść do daddy, taty. Daddy teaches people to eat healthy. Tata naucza ludzi, aby odżywiali się zdrowo. They don't want to eat healthy. Więc one nie chciały odżywiać się w ten sposób. They're rebelling. To był bunt. Can I force them to eat healthy? Czy ja mogłem zmusić moje dzieci do tego, aby odżywiały się zdrowo? No. Nie. I'm learning about Jesus. Ja uczyłem się o Jezusie. He says, love endures long. A Jezus powiedział, miłość jest cierpliwa. I had to endure. I dlatego ja musiałem być też cierpliwy. One day I was driving them to San Francisco. Któregoś razu jechaliśmy do San Francisco. It takes about 2 hours. Zabrało to jakieś 2 godziny. And my 3 children behind me. Trójka moich dzieci siedziała z tyłu. I was driving. A ja prowadziłem samochód. I have 2 daughters, older daughters and one younger boy. Miałem 2 starsze córki, 1 młodszego syna. Youngest boy was only 5 years old. Ten syn, który był najmłodszy, miał tylko 5 lat. He just had 25th birthday the other day. Yeah. I niedawno miał 21 urodziny. So I had to call from here. Musiałem zadzwonić do niego stąd. October 5th. To było 5 października, kilka dni temu. 21 lat minęło. He's now 25 years old. I teraz 25 lat, przepraszam, już teraz. And so he was 5. Tak więc on w tamtym czasie miał tylko 5 lat. His sister was 10. A jego 11 and 10. A jego siostry miały 10 i 11 lat. And these 2 sisters. I te 2 siostry. Says. Oh, there is one. Powiedziały, o, jest tutaj. They're counting something. One liczyły coś. I didn't know what they're counting. Nie wiedziałem, co one liczą. So I keep on driving. Więc nadal prowadziłem samochód. About 5 minutes later. I jakieś 5 minut two, później. Two. O, dwa. I become curious what they're counting. Więc byłem ciekaw, co one liczą. About 6-7 minutes later. 6-7 minut później. 3. So I look back. Więc zacząłem się rozglądać. What are you counting? Co liczycie? Oh, daddy, no, don't worry. Nic, tato, tak sobie nothing, tylko nothing. Liczy. Nic specjalnego. I was driving. Więc dalej jechaliśmy samochodem. 10 minutes later. 10 minut później. 4. Cztery. What are they counting? Co one liczą?
I keep on driving. Nadal prowadziłem samochód. Five. Pięć. I said, what are you counting? Powiedziałem, co wy tam liczycie? Oh, no, 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 daddy, ja nic, no, no, nic, tatusia, nic. I was so curious. Ale byłem tak ciekaw. Can't you tell me what you counting? Nie możecie mi powiedzieć, co liczycie? They said, no, no, you don't have to know. A on powiedział, nie musisz, ona powiedziała, nie musisz wiedzieć, tato. I was driving. Więc dalej jechaliśmy. Six. Sześć. Seven. Siedem. Then eight did not come. I przez długi czas nie usłyszałem cyfry 8. Because now we're out of city. Dlatego, że wyjechaliśmy z miasta. So they are kind of bored. Więc one były takie znudzone. Then my little boy sort of. I wtedy mój mały chłopiec tapped me. Zbliżył się do mnie, postukał mnie po plecach. And the sisters were sort of falling in sleep. A dwie jego siostry już zaczynały zasypiać. And my son says, więc mój syn powiedział. Daddy, do you want to know? Tato, chcesz wiedzieć? I said, yes. Powiedziałam, tak. We were counting McDonald's. Liczyliśmy McDonaldy. My heart was aching. I wtedy odczułem ból serca. They want to have a McDonald's so much. One tak bardzo chciały udać się do McDonalda. But they cannot tell me. Ale nie mogły mi tego powiedzieć. Because daddy will refuse. Dlatego, że tata po prostu nie zgodziłby się na to. Mother left. Matka zostawiła je. They want to have a McDonald. Teraz został im McDonald. And this daddy will deny the request. A tata nie chciał zgodzić się na ich prośbę. Oh, my heart was aching. Bolało mnie serce z tego powodu. And I said, oh God, what shall I do? Więc powiedziałem, o Boże, co ja mam zrobić? I was praying. I pray, oh God. Więc modliłem się, o Boże. Oh God, what shall I do? Co mam zrobić? Then I asked, do you want to have some McDonald's? Wtedy zapytałem, czy chcecie udać się do tego miejsca? He said yes. I powiedzieli tak. Okay, what do you want? Co chcesz? He said French fries. A on powiedział frytki. And I said in my mind. A ja powiedziałem w swoich myślach. Oh, trans oil. O, te oleje trans. Ah, I am struggling between the truth and fact. Zmagałem się pomiędzy prawdą i faktem. Should I keep the fact alone? Czy mam zachować sam ten fakt? Should I really show the character of Jesus? Czy pokazać mam charakter Jezusa? Oh God, what shall I do? Boże, co ja mam zrobić? I hate to see my son eating trans oil. Ja nie chciałem widzieć mojego syna, który miałby spożywać te oleje trans. Więc nadal jechałem. Then my son also fell asleep. Wtedy mój syn również zasnął. And next city is coming up. I zbliżało się następne miasto. And I saw McDonald's sign. I zobaczyłem znak McDonalda. I decided to go out to exit. Więc zdecydowałem się zjechać z drogi. Speed is decreased, of course. Oczywiście prędkość spadła. And my daughters woke up. I moje córki obudziły się. Daddy, are we in San Francisco? Tato, czy my jesteśmy w San Francisco? No, not yet. Nie, jeszcze nie. So how come we're going out the freeway? To jak to się stało, że zjechaliśmy z autostrady? Well, I'd like to go somewhere. Chciałem po prostu pojechać sobie gdzieś. They didn't see the McDonald's sign. Nie zauważyły jeszcze tego znaku. So I turned the curb. Więc ja zakręciłem. And I got into the McDonald's parking lot. I zaparkowałem na parkingu McDonalda. They look at each other. A dzieci popatrzyły po sobie. They could not rejoice. Nie mogły się cieszyć. Why? Dlaczego? Because they think daddy is harsh. Dlatego, że myślały, iż tata jest taką surową osobą. If they rejoice, gdyby się cieszyły, they think I'm gonna shout at them. To one myślały, że ja musiałbym je uciszyć. And then my son woke up. Wtedy mój syn się obudził. Where is it? Gdzie my jesteśmy? And he looked at it. I popatrzył na to. Oh, it's McDonald's. O, to McDonald's. So I looked at them. Więc ja spojrzałem na nich. Do you want have some French fries? Chcecie trochę frytek? And you know what my two daughters says? I wiecie, co powiedziały moje dwie córki? No, no, no. Nie, nie, nie chcemy. And my son said, a mój syn powiedział, yes. Tak.
This is the moment I learned the faith. I na podstawie właśnie tego, co się wtedy stało, nauczyłem się, czym jest wiara. What kind of faith do you have? Jaką wiarę wy macie? My son's faith or my daughter's faith? Wiarę mojego syna czy wiarę moich córek? My daughter said, no. Moje córki powiedziały, nie, my nie jemy. We don't want bad things. Nie chcemy tych niezdrowych rzeczy. They are very righteous, aren't they? One były bardzo sprawiedliwymi osobami. But their relationship with father is very bad. Ale ich stosunek z ojcem był bardzo zły. They appear to be obeyed in obedience. One chciały pokazać swoje posłuszeństwo. But their relationship to father is terrible. Ale ich stosunek z ojcem był czymś strasznym. They are afraid of father. One bały się ojca. My son. A mój syn? He exposes his sinfulness. On objawił swoją grzeszność. Yes, I want to have some. Tak, ja chcę trochę frytek. I said, okay, stay here. Więc powiedziałem, zostań tu. I udałem się, aby kupić 3 porcje frytek. My heart is aching. A serce nadal mnie bolało. I felt how God felt when he decided to give king to them. I czułem się wtedy tak samo, jak Bóg mógł się czuć, gdy zdecydował się dać Izraelitom króla. If you don't have this kind of experiences, gdy wy nie przeżywacie takich doświadczeń, you cannot really understand Bible. To nie jesteście w stanie zrozumieć właściwie Biblii. How God feels. I tego, jak czuje się Bóg w takich sytuacjach. You can only be confused. Możecie tylko mieć problemy ze zrozumieniem takich fragmentów. Right to give king. Nie było niczym złym, aby Izrael miał króla. Confusion. I nie możecie tego zrozumieć. Love gives all the answers. Ale miłość odpowiada na wszystkie takie pytania. So I brought French fries with a bunch of napkins. Przyniosłem te frytki razem z chusteczkami. Do you know why napkins? Wiecie, dlaczego zabrałem chusteczki? I was gonna squeeze the trans oil out. Dlatego, że chciałem wycisnąć ten olej trans z tych frytek. So I came out. I gave it to my daughters. Tak więc dałem te frytki moim córkom. Okay, you can have some. Możecie też zjeść sobie te frytki. You know, my daughter said. I wiecie co? No, moje córki powiedziały, nie. Nie. Then they look at the French fry. I patrzyły na te frytki i przełykały ślinę. They swallow their saliva, you know? Przełykały cały czas ślinę. They said, i powiedziały, teraz już nie miały pewności, czy zjeść te frytki, czy nie. I said, it's okay. Więc powiedziałam, w porządku. They took it. Więc wzięły. My son said, thank you, daddy. A mój syn powiedział, dziękuję, tato. He gave me a kiss. I pocałował mnie. Then I said to my son, więc powiedziałem wtedy do mojego syna, may I squeeze your oil? Czy mogę wycisnąć olej z tych frytek? With this napkin. Przy pomocy tych chusteczek? He said, it doesn't taste good that way. Ale on powiedział, ale to nie smakuje za bardzo. He said, i powiedział, only half. Tylko połowę. I said, okay. Więc powiedziałem, dobrze. So I was squeezing the half of the. Więc wyciskałem połowę tych frytek. Wow, the oil comes out. I wtedy wypłynęła duża ilość tego oleju. So, see, this is bad. I pokazałem mu, widzisz, to jest złe. But he was not eating. Ale on jeszcze nie jadł. He was looking at me squeezing. On tylko przyglądał, jak wyciskałem ten olej. I said, why aren't you eating? I zapytałem, dlaczego nie jecie? You know what he said? I wiecie, co on powiedział? I wanna have a squeezed one first. Chciałbym najpierw spróbować tych frytek, z których olej został wyciśnięty. And I said, why? I zapytałem, dlaczego? Because it doesn't taste good. Dlatego, że to nie smakuje dobrze. I wanna have a real one later. A te prawdziwe frytki później chciałbym zjeść. And I gave it to him. Więc dałem mu te frytki. And he ate. Zjadł trochę. And I prayed. I wtedy modliłem się. Oh God. O Boże. And he was eating. On jadł frytki. You know what he said? I wiecie, co powiedział? Daddy, tato, squeezed one is not bad. Te frytki z wyciśniętym olejem nie są wcale złe. I said, thank you, Lord. Więc powiedziałem, dziękuję, Panie. And this is not bad. To nie jest wcale złe, powiedział. Then I said, wtedy powiedziałem, too much oil is not good. Za dużo oleju to nie jest zbyt zdrowe. And
he said. Więc on powiedział: I'm glad you squeezed them. Cieszę się, że wycisnąłeś ten olej. Then after he finished all the half I squeezed. I gdy skończył spożywanie tej połowy z wyciśniętym olejem, to wiecie co zrobił? He said he gave all the left for French fries me. Daddy squeezed them all. I oddał mi resztę tych frytek i powiedział: tato, wyciśnij olej z tych frytek również. I said, thank you, więc powiedziałem: dziękuję, Panie. God is flexible. Bóg jest takim Bogiem, który wychodzi naprzeciw naszym żądaniom. God meet us where we are. Bóg spotyka się z nami tam, gdzie się znajdujemy. God is pulling to his level. Bóg przyciąga nas do siebie w ten sposób. Step by step. Krok po kroku. With love. Swoją miłością. This is how I learn Jesus. To w taki sposób uczę się o Jezusie. This is the true essence of the health message. To jest taka podstawa poselstwa zdrowia. Knowing cholesterol and the trans oil, etc., etc., is not everything. Sama wiedza tylko o cholesterolu, o tych olejach trans nie jest wszystkim. Health message without Jesus is nothing. Poselstwo zdrowia bez Jezusa jest niczym. And I'm afraid when you go home, boję się, że kiedy wrócicie do domu, you're gonna command your children, będziecie kazać swoim dzieciom: nie, nie, nie. No, don't do that. Nie róbcie tego. Reveal the character of Jesus. Ale musicie objawić charakter Jezusa. Don't ever make your children say. Nigdy nie sprawiajcie, że wasze dzieci będą mówić: dad become strange. Moja mama i tata są teraz tacy dziwni. We're afraid of them after they listen to the doctor saying. Boimy się ich teraz po tych wykładach doktora Lee. Please don't misrepresent. Proszę, nie przedstawiajcie tego, czego was nauczyłem w fałszywym świecie. Be like Jesus. Bądźcie jak Jezus. Then Jesus will help them to change their appetite. A wtedy Jezus pomoże im, aby zmienić ten zły apetyt. So, we'll talk about coffee later. O kawie trochę później będziemy mówić. Okay. Jutro. So we'll go on with the atherosclerosis a little bit better more. Okay. A zwrócimy jeszcze do zagadnień związanych z arteriosklerozą. Here's the blood vessel. Tutaj mamy naczynie krwionośne. This normal, this is actually the coronary artery. To jest naczynie wieńcowe. This is normal cell or blood vessel wall. Tak wygląda normalna, zdrowa ściana naczynia krwionośnego. Look here, this stuff here accumulated. O, tutaj to, co widzicie, to jest właśnie cholesterol, który się odkłada wewnątrz naczynia krwionośnego. This is the mixture of cholesterol. To jest cholesterol. And everything accumulated. Który gromadzi się wewnątrz takiej tętnicy. Normal healthy coronary artery look like this. Normalna, zdrowa tętnica wygląda w ten sposób. Now look at this here. A teraz popatrzcie tutaj. It is very narrowed. To naczynie krwionośne jest mocno zwężone. Okay, see? Yellow cholesterol accumulate. Widzicie tutaj ten żółty cholesterol, który gromadzi się wewnątrz tętnicy. Become narrowed. I ta tętnica zwęża się coraz bardziej. And sometimes this portion. I czasami ta część clogs. Jest zaczopowana, zablokowana całkowicie. Suddenly this kind of thing happens. I gdy nagle coś takiego ma miejsce, then you go, wtedy odczuwacie ból w okolicach serca. And we call this heart attack. I nazywamy to atakiem serca albo zawałem. How this happens? W jaki sposób do tego dochodzi? Look at here. Popatrzcie tutaj. And this thick cholesterol layer ruptures. Ta gruba warstwa cholesterolu może ulec rozerwaniu. It is just like a volcano ruptures. Tak jak wulkan wybucha. And then the blood from inside comes out here. Następnie krew wydostaje się na zewnątrz. See? A blood clot. I wtedy ta krew powoduje taki skrzep. And it stops the blood flow. I powstrzymuje przepływ krwi. Then you have... And it's dangerous. I to jest bardzo niebezpieczne. People can die. Ludzie, którzy doświadczają tego, mogą umrzeć. And the heart cannot pump. Wtedy krew nie jest w stanie pompować krwi. And serce nie jest w stanie pompować krwi. Normally heart pump. Normalnie serce pompuje krew w ten sposób. But in this kind of situation, ale w takiej sytuacji, and some portion of heart is not receiving the oxygen at all, gdy część serca nie otrzymuje już tlenu,
And heart is trembling. To wtedy serce zaczyna się bać, drży. So it cannot pump the blood out. I nie jest w stanie wpompowywać krwi. That's why the blood pressure drops. I dlatego wtedy nagle spada mocno ciśnienie krwi. I ta osoba po prostu traci przytomność. Sometimes they become unconscious. I jest nieprzytomna. The heart is trembling. Wtedy serce robi wszystko, żeby ratować całą sytuację. So this is when people need artificial. I to właśnie dlatego takie osoby potrzebują resuscitation. Potrzebują nacisku na serce. You have to help them, heart to pump. Wtedy trzeba mocno nacisnąć na mięsień sercowy. In your situation. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Okay. What is a normal medical doctors treat this kind of situation? W jaki sposób lekarze zwykle postępują w takich przypadkach? Nowadays the most popular procedure is obecnie najbardziej popularna procedura is a balloon ballooning. Polega na umieszczeniu takiego balonu wewnątrz tętnicy. They put this umieszczają to into the blood vessel wewnątrz naczynia krwionośnego. Then there is a balloon here. I tutaj właśnie znajduje się ten balon, który jeszcze nie zawiera powietrza. And they can put the water from outside. I następnie wciska się tam wodę. The balloon balloons up like the, with water. I wtedy ten balon z wodą rozszerza się. Then as the balloon expands, i gdy ten balon się rozszerza, it pushes cholesterol. To wtedy on odpycha ten cholesterol like na boki. That. And actually what happens is it tears cholesterol apart. Wtedy ten cholesterol jest taki rozsunięty na boki. In this picture it looks very beautiful, right? But na tym zdjęciu wygląda to ładnie. Actually cholesterol is hard. A cholesterol jest właściwie twardą substancją. You push water in. I gdy umieścicie w tym balonie wodę, i wtedy miażdżycie ten cholesterol, rozgniatacie go. Then you feel oh, wonderful. I wtedy czujecie się, o, cudownie. Dziękuję, doktorze, dziękuję. I mówicie, dziękuję, doktorze, dziękuję. It's like a, you know, heaven and the hell. To tak jak z piekła dostać się do nieba. Oh, now I can breathe. O, teraz mogę oddychać. Then go home and have a steak and french fry. I wtedy udajecie się do domu i znów spożywacie mięso, stek i frytki. Usually it lasts maybe 3 to 6 months. I trwa to zwykle około 6 miesięcy. Doctors has to do it again. A po pewnym czasie znów lekarz musi powtórzyć tę czynność. Or sometimes the doctors invent very interesting machine. A czasami lekarze wynajdują takie bardzo interesujące urządzenia. They put more in and they go. Umieszczają te urządzenia, zawierają nawet taki silniczek. They grind the cholesterol away. I przy pomocy tego urządzenia oni po prostu usuwają ten cholesterol z wnętrza naczynia krwionośnego. But if that doesn't work, ale jeśli to nie funkcjonuje, then doctors cut this portion off. Wtedy lekarze odcinają ten fragment tętnicy. And then they give bypass. I wtedy robią coś takiego jak bypassy. I think there is a picture for the bypass. Yeah, here we go. Tutaj mamy zdjęcie takich bypassów. This is bypass. To są właśnie bypassy. This is original coronary artery. To jest taka właściwa, prawdziwa tętnica wieńcowa. It's clogged here. Ona jest właśnie zatkana cholesterolem. And this is clogged here. I ta też. And they take out blood vessel, this blood vessel. Więc ci lekarze posługują się tym naczyniem krwionośnym from your leg. I pobierają fragment takiego naczynia krwionośnego z nogi. And they make a new coronary artery. I tworzą z tego nową tętnicę wieńcową. From here to here. Która biegnie właśnie z tego miejsca do tego. So blood can go this way. Także krew może przemieszczać się w tę stronę. This we call bypass. I to określamy mianem bypassów. Very expensive surgery. To jest bardzo kosztowna operacja. This surgery lasts about 2 to 3 years. Ale ta operacja zdaje egzamin przez 2 lub 3 lata. 3 years later, usually they begin to have cholesterol accumulation here too. 3 lata później w tych nowo powstałych naczyniach krwionośnych znów gromadzi się cholesterol. People do so many things not to do the new start. Ludzie robią tyle różnych rzeczy, aby tylko nie realizować planu New Start. When you do the New Start. A gdy stosujecie program New Start,
You want to see how God treats this problem? Chcecie wiedzieć, w jaki sposób Bóg radzi sobie z takimi problemami? Best way to, to jest najlepszy sposób, to heal. Aby doprowadzić do wyleczenia. Now you have this lecture. No więc teraz uczestniczycie w tym wykładzie. Now you have a vegetarian diet. I spożywacie żywność wegetariańską. Now you do the exercise. Ćwiczycie fizycznie. Now you praise God. Chwalicie Boga. Now you drink water. Pijecie wodę. Then now you have the need. I odczuwacie potrzebę. The new need. Nową potrzebę. To open up the blood vessel. Aby wasze naczynia krwionośne się powiększyły, rozszerzyły. Our genes respond to the need. A nasze geny reagują na potrzebę. And God knew. I Bóg wie o tym. So he prepared the gene in the liver cell. Więc przygotował w wątrobie gen. To produce some protein, very interesting protein. Aby on zaczął wytwarzać takie bardzo interesujące białko. There's a protein called HDL. Jest to właśnie białko zwane HDL. 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 This is special kind of protein. To jest szczególny rodzaj białka. Produced by your liver. Wytwarzane to białko jest przez waszą wątrobę. Inside your liver cell. Wewnątrz waszych komórek wątroby. And there's a gene which produces HDL. Znajduje się gen, który produkuje HDL. Right here in the liver. Właśnie tutaj w wątrobie. And if you do the new start. I gdy stosujecie program New Start, trusting in divine power, ufając w Bożą moc, that means trusting in iskra, ufając też w iskrę, and as you do the exercise, i tak więc gdy wykonujecie ćwiczenia fizyczne, and iskra comes, to wtedy pojawia się iskra i uaktywnia ten gen. And HDL is produced. I HDL, ta substancja, to białko jest wytwarzane. And this HDL goes to your blood. Wtedy to HDL wędruje do waszego krwiobiegu. Go to the spot where the cholesterol is accumulated. Następnie dociera do miejsca, gdzie gromadzi się cholesterol. They dissolve cholesterol. I rozkłada ten cholesterol. They absorb cholesterol into them. Wchłania wówczas ten cholesterol. And then when the blood vessel become bigger. I wtedy naczynie krwionośne rozszerza się. Wider. Jest szersze. Softer. Jest bardziej elastyczne. More flexible. Bardziej plastyczne. It is God heals. To właśnie Bóg. Cholesterol accumulates. Bóg uzdrawia, leczy ten problem związany z odkładaniem się cholesterolu. Go back completely normal. I wtedy to naczynie krwionośne może znów wrócić do pierwotnej pozycji. No human doctors, no medication achieve this. Żaden ludzki lekarz, żaden lek nie może tego osiągnąć. And when they take the cholesterol from the artery, i gdy HDL zabiera ten cholesterol z arterii, z tętnicy, so this HDL goes to liver. To wtedy ten HDL udaje się do wątroby. They give the cholesterol to the liver. I oddaje ten cholesterol w wątrobie. And liver says, dziękuję. A wątroba mówi dziękuję. And then liver begin to destroy the cholesterol. I następnie wątroba zaczyna usuwać ten zły cholesterol. And send it to the gallbladder. A potem przesyła ten cholesterol do pęcherzyka żółciowego. And the gallbladder is squeezing. A pęcherzyk, woreczek żółciowy kurczy się. This destroy the cholesterol out to your duodenum and the intestine. I wysyła ten zły cholesterol do dwunastnicy i do jelit. Then you eat the pears. A następnie spożywacie gruszki, peaches, brzoskwinie, apples, jabłka. There is a fiber. Gdzie znajduje się błonnik. And this fiber is waiting. I ten błonnik czeka tylko, to absorb this destroyed cholesterol. Aby wchłonąć ten już unieczyniony cholesterol. Take the cholesterol. Zabiera ten cholesterol. And next morning. I następnego dnia rano. You go to udacie się bathroom, do toalety. And the cholesterol is into the plop. I usuwacie ten cholesterol do sedesu. This is God's plan. Tak wygląda Boży plan. This is not your plan. To nie jest wasz plan. This is not the doctor's plan. Ani żadnego lekarza. This is not the Sangli's plan. I nie jest to plan kogoś takiego jak Sangli. So God prepared the fruits. Więc Bóg dlatego przygotował wam owoce. Fiber. Dlatego, że w nich znajduje się błonnik. To remove the cholesterol. Bo ten błonnik usuwa cholesterol. Praise the Lord. Chwała Panu. Amen. Amen.